Może się chociaż tym razem nie zepnie. Tutaj coś trochę walczy nawet, widzę. Chyba trzeba będzie w końcu użyć podbieraka. Ale tak jak mówiłem, prędzej czy później podejdzie coś większego, tak? Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl oraz nad rzeką Bug. Dzika, graniczna rzeka. Takie miejsce w cieniu, fajnie pod drzewami. Troszeczkę wolniejszy nurt i mam nadzieję na pierwsze wiosenno-letnie ryby z rzeki Bug. Także rozkładam wędki. Za chwilę zanęcimy, a Was zapraszam oczywiście do subskrypcji i życzę miłego oglądania. A więc na początek rozkładamy wędki. Dzisiejsze wędki to są genlogi 3,90, długość 120 gram wyrzutu. Rozkładamy. Kołowrotek również genlog dedicate. O, na żyłce 0,22 bodajże. No, za chwilę założymy koszyk do tego. Tutaj pozostałości. Koszyki mam dzisiaj przygotowane. To jest 80? 80, jest coś lżejszego. 80, 80. No dobra, niech będzie 80. Ale zobaczę, bo może mam ciutkę lżejsze, bo 80 plus nabity koszyczek z zanętą może mi przeciążać troszeczkę kija, ale kij jest do 120 gram, także powinien, myślę, że spokojnie dać radę. Dobra, kukurydza. Jakiś kukurydza, rolnik. Super słodka. Zobaczymy, czy jest super słodka. Oczywiście spróbuję sam jej osobiście. Dzisiaj zanęta leszcz, bo bardzo bym chciał złowić leszcza. Oraz taki crazy corn do zanęty dodam. I tutaj będzie taki miksik. Dobra, teraz tak. Trzeba by było mi nabrać tutaj wody. A żeby nabrać wody, to muszę tutaj się jakoś trochę zejść na dół i dostać. Tylko że tutaj będzie troszeczkę problem z tym zejściem. Ale trzeba próbować, przecież chcę wody, tak? O kurde, to ślisko bardzo. Ciężki temat, zobaczymy tutaj, czy tutaj się da gdzieś podejść bliżej wody. Patrzcie. Może tutaj będzie gdzieś lepsze zejście. Tutaj takie bajorko stare. To będzie chyba bardzo ciężki temat, żeby dostać się do wody. Tutaj jest w miarę. Tutaj bym zszedł. Tutaj nie zejdę. Tam nie zejdę. Tutaj chyba zejdę. Tutaj chyba zejdę. Chyba się uda. Aby się nie wykąpać. To pływające? Nie, uda się. Dobra, to bierzemy stąd wody. O, tyle mi starczy. Dobrze, że się udało. Nad Bugiem czasami ciężko dostać się do wody, bo jak jest wysoki brzeg i śliski brzeg, dlatego też dzisiaj oczywiście wziąłem ze sobą podbierak. Będzie trzeba go rozłożyć na długą wersję. No. Idziemy w naszą jumkę. Krzaczory. Cudowne krzaczory. Dobra. Teraz tak. Tej wody to chyba z deka za dużo nabrałem. Trzeba trochę zlać. O, starczy. Ło. Zawsze nie zapominam, że ta zanęta się dziwnie rozrywa. No.
Reszta na dodęcenie. Uhuhuhuhuhu. I tak będzie za dużo wody. Ale to nic. Trochę tą wodę zagęścimy tym kornem. Wow, 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 się sypnęło. Bogato Cezary szalejesz, bogato Cezary szalejesz. No nie, może będzie, powiem szczerze, luks. Wydawało się, że będzie za dużo wody, ale jednak zanęta wciągnęła moment. Ale w zapasie, żeby było jeszcze lepiej, mam jeszcze wodę z kukurydzy, prawda? Też trzeba ją wykorzystać. O, kukurydza fajna. I kukurydzy trochę. Niech jedzą. Mają bogatą zanętę. Będzie się dobrze już wypłukiwać z koszyka. Okej. Rękę trzeba teraz wyczyścić szmatką. Tą szmatkę przydałoby się już chyba uprać. Albo zmienić na nową przynajmniej. Dobra. Na początek spróbujmy złowić coś na samą kukurydzę. Mam również ze sobą dzisiaj białe i czerwone robaki, których będę chciał również użyć i sprawdzić, czy będzie coś brało. Na początek kukurydza. Kukurydza, sama kukurydza. O, koszyczek. Nabijamy. Rzućmy pierwszego kija. Niech sobie już leży w wodzie. Zobaczymy, czy będą brania, prawda? O. Przypuszczam, że będzie ładnie stał w miejscu, tak jak wyrzuciłem. A czy będą brania? Przekonamy się za jakiś czas. Dobra, trzeba montować drugą wędkę. Mamy pierwsze branie. Mamy chyba pierwszą rybę nawet. Albo i nie mamy. No już nie mamy. Ale coś było. Coś było. I to było na białe robaki. Także za chwilę tamten zestaw zdejmę i dołożę białe robaki razem z czerwonym. Bo widzę, że tutaj na kukurydze nic się nie dzieje. A na białe praktycznie założyłem zestaw, zarzuciłem i już było jakieś branie. Także machamy dalej, nie wyrzucamy zbyt daleko, bo nie ma takiej potrzeby. O. Dobra, wyciągamy drugi zestaw. Drugi zestaw, tak jak mówiłem, złożymy również na... Rzucimy również białe robaki, tylko że do białych robaków dodamy czerwonego. Tutaj kukurydza nawet chyba nie jest dotknięta. Tak, jak były dwie, tak są dwie. Dobra. Także bierzemy czerwonego robaka. O, zobaczymy. Duże te robaki. I ruchliwe widzę. Przede wszystkim.
Do tego dorzucimy 3 białe do czerwonego robaka. Koszyk. Fajny koszyk jest, bo jest tutaj z takimi bolcami, które ustawia się i ta zanęta gdzieś tam spływa, wypływa, ale koszyk się nie przesuwa. Ciekawe koszyki. Pierwszy raz mam z nimi do czynienia. A tutaj waży ze 100 gram pewnie zestaw. Tam dalej, dalej, dalej. Dobra. Cóż, czekamy na kolejne branie. Czekam na kolejne branie, a w międzyczasie zobaczcie, co połowiłem parę dni temu na rzece Bóg, na kukurydze z białym, co mi brało, bo też byłem, ale burza mnie wygoniła i musiałem się ewakuować. Także zapraszam na kilka ujęć z poprzedniego wypadu, oczywiście z nad rzeki Bóg. Mamy pierwszą rybę. Będzie to ryba. Zobaczymy zaraz, co to będzie za ryba. Będzie to mały sumik. Damy radę go podnieść na wędce. Jest. Pierwszą rybą dzisiaj z Bugu mamy małego sumika. Wariat wziął na kukurydzę. Dobra, trzeba go teraz tutaj wypuścić troszeczkę dalej. Niech rośnie burzny dzik, niech rośnie do metra jakiegoś. Nie zajdę tutaj, jak widać. Uciekaj. Mamy kolejną rybę. To będzie coś chyba ciut większego. Albo to będzie kolejny sumek. Tak jest. Kolejny sumek. Kolejny sumik, nieduży, co one kukurydzę chcą jeść, czy co? Dryga i dryga, coś tak mocniej trochę, przygina. Cyk, 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 szczytówka, no i dawaj. Coś mocniej, poproszę. Podnęciłem trochę tym Crazy Cornem. To takie białe granulki. Bardzo ciekawie wyglądają. Na Bugu mogą się spisywać. Zobaczymy, czy to coś da.
Mamy chyba pierwszą rybkę. Będzie to nieduża rybka, ale jest mały krąpik. Jako pierwszy melduje się mały krąpik. O, taki niunio. Niunio, niunio, ale tego jest dużo na bugu. Zmykaj. Kolejny wyrzut. W międzyczasie miałem jakieś branie tutaj na tej wędce. O, patrzcie, od razu coś skubię, coś dziobię od razu. O, i na tej, hej, hej. Co to było? Coś. Nie wiem, czy jest. Branko było delikatnie, jest, ale drobniczek. Drobna rybka jest. Kolejny krąpik, o, to taki duży to jest. No to już bardzo duży, no ale jest, tak? Zmykaj do wody. Rośnij. Dobra, klasycznie na rzece Bóg. Zawsze się broniłem przed tymi koszykami, ale w tym roku spróbowałem na rzece Krznie. Fajnie mi się łapało. I tak pomyślałem sobie, że trzeba też spróbować na rzece Bóg. I tak też dzisiaj zrobiłem. Myślę, że w tym roku troszkę więcej poświęcę też federowi klasycznemu na rzece Bóg. Mamy kolejne branie. O, mamy coś bardziej. Oj, i nie ma. Coś bardziej konkretnego właśnie się spięło. Ale było coś ciekawszego, coś fajniejszego, coś większego. I nigdy się nie dowiem, co. O, o, patrzcie na drugiej wędce, jak gnie. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? No pięknie, pięknie tu się rozkręca. Widzę, że wszystko zaczęło grać na bugu tak, jak powinno grać. Także wyrzucamy znowu branie na dwie wędki nieprzycięte. To nie były drobne już ryby, bo były takie fajne, fajne brania. Jedna była na kiju przez chwilę. Niestety się spięła. Tutaj trzeba poprawić czerwonego robaka, żeby on tak bardzo nie zwisał, bo tutaj one też mogą ciągać za robaka czerwonego. No ale cóż. Niewyciągnięte ryby się nie liczą, tak? No bo się nie liczą, ale próbujemy dalej. Tutaj trzeba dorzucić białe robaki. Białe robactwo, na białe robactwo bierze na bugu. Składam z 4-5 białych robaków, tak grubo, grubo. Chcemy złowić coś większego. Aczkolwiek na razie to się nie udaje, chociaż teraz była fajna rybka. Niestety za szybko pewnie chciałem. Za szybko, za mocno. Mamy kolejnego drobniaka. Tym razem branie było bardzo delikatnie, tak szarpało, szarpało, skubało, szarpało. Krąpik. Zmykaj.
Mamy chyba kolejną rybkę. O. Też to nic będzie, nic wielkiego. Kolejna krąpika. Nieduża. Opanowały na razie łowisko, ale do drobnych rybek też przychodzą większe, także jak widzą, że żerują małe, to i przychodzą większe. Być może z biegiem czasu podejdą do mnie też i większe. Ale przynajmniej coś się dzieje, jest zabawa, jest piękny klimat dzikiej przyrody, dzikiej rzeki. O, może będzie jakaś niespodzianka również w postaci, mam nadzieję, jakiegoś leszczyka. Ale poczekamy, zobaczymy. No, mamy coś ciutkę większego. Ciutkę większego, niewiele większego, ale jest to już fajniejszy pan krąb. Zobaczcie, jaki ładny. Ale grubasek, grubasek. Fajny krąpik. Dobra, troszeczkę podejdźmy tutaj bliżej, żeby go wypuścić. Niech zmyka. Ale jest już fajniejsza rybka. Liczymy na więcej takich i jeszcze większe. O, 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 o. Coś jest. Coś jest. Znowu ciutkę coś większego. Czy to będzie znowu pan krąpik? Tak, znowu większy pan krąpik. Rozkręcają nam się ryby na Bugu. Pięknie. To jest taki dłoniaczek. Ciut, ale fajny. Coraz fajniejsze, coraz większe, tak jak mówiłem. Powoli, powoli rybki podchodzą i myślę, że z czasem będą też podchodzić coraz większe. No bardzo mam cichą taką nadzieję dzisiaj na złapanie pana leszcza. Uwaga. Jest. Jest i będzie chyba znowu ciutkę większy krąpik. Tak jest, coś ciutkę większego. O, coraz to większe, panowie. Ryby się meldują. No już taki fajniejszy, coraz fajniejszy. O, taki krąpiszonek, fajny. Mykaj. Ale branie. No, popraw. Jest. Oj, będzie chyba ciutkę w końcu większego coś. No jest, już się spięło. To już jest druga ryba, która okazuje się ciutkę większa i mi się wspina. Kurde. Co jest nie tak? Muszę sprawdzić haczyk jeszcze. Nie wiem, haczyk jest ok. Może za szybko chcę. I to mnie gubi. Spróbujemy teraz ciutkę. Wolniej. Mamy branko. Będzie ryba. Zobaczymy, jaka ryba. Nieduża ryba. Znowu nieduża ryba. Ale jest. Znowu krąpik. Pan krąpik. Taki średniaczek. Nieduży średniaczek. O. Taki spadaj. Kolejne branko. Jakoś tak ślimacze. Delikatnie wygina. No przed nim mocniej.
Nie wiem, chyba nic nie ma, jak jest to coś małego, ale chyba raczej nie ma nic. Niestety, nie ma nic. Mamy coś ciutkę większego. Zobaczymy, co to będzie. Może się chociaż tym razem nie zepnie. Tutaj coś trochę walczy nawet, widzę. Chyba trzeba będzie w końcu użyć podbieraka. Ale tak jak mówiłem, prędzej czy później podejdzie coś większego, tak? A to będzie... Fajna ryba. Albo to będzie ładny krąb. To będzie bardzo ładny krąb. Kochani, w końcu się udało złapać coś większego, czy leszczyk. Bardziej stawiam na krąpia, bo już widzę, że są delikatne, czerwone płetwy. Tak jest, ale patrzcie jaki ładny krąpik. No, takie krąpie na Bugu zdarzają się, tylko trzeba mieć odpowiedni czas, znaleźć odpowiednie miejsce. Poczekaj chwilę, już Cię wypuszczam, także, no dobra, nie będę długo Cię przetrzymywał. Fajna rybka, krąpik, hejo, smykaj. A więc powoli kończymy dzisiejsze wędkowanie, dzisiejszą wyprawę nad rzekę Bug. Jak widzieliście, złapałem trochę krąpi, niedużych krąpi, no jeden fajniejszy się zameldował, a na wcześniejszym wypadzie zaliczyłem sumiki, nieduże sumiki brały na kukurydzę z białym robakiem. O, widocznie coś im pasowało i albo było dużo ich w tym miejscu i żerowały. Także już za chwilę składam wędki, bo i tak muszę uciekać, ponieważ za chwilę Straż Graniczna tak czy siak będzie mnie chciała wygonić. A nie można siedzieć dłużej, niestety, na Bugu. A można by było posiedzieć do samego wieczorka, bo może coś się zadziałoby lepiej i więcej, i większego. No ale cóż, takie są zasady. Także dziękuję, że obejrzeliście do końca odcinek. Oczywiście zapraszam do subskrypcji na inne odcinki i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Może z Bugu, może ze żwirowni, może z jakiejś innej rzeki, bądź innego zbiornika. Trzymajcie się, miłego i do zobaczenia. Cześć!